Dzień dobry Państwu. Rozpoczęła się dyskusja w Unii Europejskiej na temat przyjmowania uchodźców z Afryki, ponieważ przez Morze Śródziemne płyną okręty z uchodźcami z Afryki, gdzie murzyni płacą duże pieniądze dla przemytników ludzi, żeby dostać się do Europy. Władze Unii Europejskiej, drodzy Państwo, mają problem, czy przyjmować uchodźców, czy z powrotem zawracać ich do Afryki. Ogólnie mówiąc, jak rozwiązać ten problem. Przeczytam Wam coś w tej chwili. Artykuł dostępny w internecie pod tytułem Uchodźcy z Afryki na stałe w Polsce. Nowy projekt Unii Europejskiej. W połowie maja tego roku 2015 Komisja Europejska ma przedstawić nową agendę w sprawie migracji. Ten sztandarowy projekt szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera stawia na solidarność między krajami Unii Europejskiej w dzieleniu się obciążeniami, jakie wynikają z napływu afrykańskich imigrantów do Europy. A co za tym idzie, Polska w imię europejskiej solidarności może zostać zmuszona do przyjmowania wyznaczonych przez Brukselę imigrantów. Nowy projekt unijnych dygnitarzy ma polegać na przyjmowaniu imigrantów, których liczba uzależniona będzie od liczby mieszkańców danego kraju. Zgodnie z tym scenariuszem Polska musiałaby wówczas przyjąć pod swoje skrzydła nieproporcjonalnie dużo przybyszów z krajów afrykańskich. Jeden z eurodeputowanych Dimitris Avramopoulos zaapelował nawet do wszystkich krajów członkowskich, by te zdecydowały się na konkretne działania, wykazując tym samym solidarność z krajami, które przyjmują uchodźców. Dodał także, że taka sytuacja będzie z pewnością pewnym nowum dla niektórych państw, ale w imię solidarności europejskiej będą one musiały się do niej dostosować. Polscy eurodeputowani nie zgadzają się na takie rozwiązania, zapewniając, że tego typu pomysły będą przez nich blokowane. Solidarność można realizować na tysiąc innych sposobów, podkreślają, choćby poprzez pomoc we wzmacnianiu granic czy udzielenie unijnego wsparcia dla krajów, z których pochodzi najwięcej imigrantów. Polska nie będzie ponosić odpowiedzialności za kraje Europy Zachodniej, które nie umieją sobie poradzić z problemem imigrantów. Polscy europosłowie nie wykluczają jednak gotowości do działania w nowej unijnej strategii. Podkreślają jedynie, że współpraca musi opierać się na dobrowolności bez ustalania odgórnych kontyngentów. Drodzy Państwo, skąd się wziął problem z imigrantami w Afryce? Otóż Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania dostarczały broń dla Beduinów, dla plemion arabskich w Libii, żeby obalić rząd Muammara Kaddafiego. Obalano rząd, w tej chwili mamy tam nie rząd, wojnę domową, walkę różnych ugrupowań, klanów o władzę i mamy z tego powodu imigrację. Drugim obszarem zapalnym jest Syria. I znowu Ameryka, Wielka Brytania, Francja, kraje Zachodu znowu dostarczały broń, żeby zdestabilizować sytuację w Iraku, obalenie Saddama Husseina, a potem zdestabilizować sytuację w Syrii, próba obalenia Asada, czyli wojna domowa. I znowu mamy miliony uchodźców. To jest, drodzy Państwo, działanie Ameryki, która jako światowe mocarstwo ma tylko 8% ludności świata. Natomiast zużywa 35% surowców naturalnych wydobywanych na świecie. Europa, drodzy Państwo, zużywa drugie 35% surowców naturalnych wydobywanych na świecie. Razem te dwa bloki gospodarcze zużywają 70% surowców naturalnych wydobywanych na świecie, czyli 30% surowców naturalnych zużywa reszta świata. Czyli mamy dysproporcję bogactwa i poziomu życia tych dwóch bloków. Dlaczego Stany Zjednoczone, drodzy Państwo, destabilizują sytuację w Afryce? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Chcą kontrolować surowce naturalne Afryki. Chcą być właścicielami kopalń w Afryce. Kopalń złota, srebra, miedzi, uranu, diamentów, złóż ropy, złóż gazu. I żeby osiągnąć ten cel,
destabilizuje się sytuację polityczną przez wojny, między innymi w krajach afrykańskich. CIA ustaliło, drodzy Państwo, że taniej jest sfinansować przewrót polityczny w Sierra Leone, niż podnieść wynagrodzenia dla robotników, niż dać im medycynę. I jedną z zasadniczych koncepcji geopolitycznych Stanów Zjednoczonych Ameryki, żeby utrzymać swoją dominację nad światem, tak? Ten tak zwany nowy porządek świata, NWO, New World Order, chodzi o to, żeby destabilizować sytuację w różnych krajach, żeby wybić je z równowagi, ale nie do końca zniszczyć, żeby móc je po prostu, tak jak cytryna się wyciska dla soku, eksploatować. I o tym wyraźnie mówi George Friedman, który jest szefem ośrodka wywiadu w Stanach Zjednoczonych, który nazywa się Stratford. Pod tym filmikiem moim, w którym ja tutaj przedstawiam Wam problem imigracji do Europy, jest link, gdzie macie wypowiedź George'a Friedmana, gdzie wyraźnie wyjaśnia zasady polityki Stanów Zjednoczonych na świecie, żeby destabilizować, wybijać z równowagi poszczególne państwa, po to, żeby Stany Zjednoczone mogły zachować dominację nad światem, między innymi po to, żeby kontrolować surowce naturalne świata. Następny artykuł dostępny w internecie. Milion imigrantów z Afryki na pomoc polskiej demografii. Afryka jest jedynym kontynentem, gdzie problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa nie są w ogromnej większości państw znaczące, o ile w ogóle występują. Pod tym względem Afryka wypada o wiele lepiej niż większość ubogich obszarów Azji, Bangladesz, do niedawna Iran, i gdzie w następnych dekadach dojdzie do gwałtownego wzrostu starzejącej się populacji. Także Ameryka Południowa i Środkowa przechodzą zmiany, które są związane z gwałtowną urbanizacją tego kontynentu, przewyższającą nawet wskaźniki europejskie, i upodobaniem się na styl życia, może poza obszarami zamieszkanymi przez Indian, do występującego w krajach rozwiniętych. Z państw tego regionu politykę znaczącego ograniczenia przyrostu naturalnego prowadzi Brazylia, która odpowiada za około 1/3 całej ludności tego regionu i ma na jego charakterystykę wpływ. Na Kubie zachodzą podobne zmiany jak w krajach Europy Wschodniej i Środkowej, choć przyrost naturalny jest jeszcze dodatni, lecz mimo to kraj ten posiada już znaczącą populację ludzi starych. Dlatego Afryka jest jedynym kontynentem, który nadal będzie charakteryzował się szybkim wzrostem populacji bez konieczności imigracji. Ba, z powodu uwarunkowań klimatycznych związanych z tym, że ogromne obszary podawane są suszą, wynikającym z gorącego klimatu tam panującego i niskim zbiorom na wsi, to obszary wiejskie będą narażone na imigrację do miast, a przeludnione miasta na imigrację do innych krajów leżących poza Afryką, a w szczególności do Europy, która położona jest najbliżej Afryki. W Afryce jest w tej chwili najwyższa dzietność i wynosi około 4 żywych urodzeń na kobietę, z tym, że wskaźnik ten obejmuje także kraje arabskie na północy, w których wynosi 2-2,5 i jest podobny do poziomu zastępowalności kolejnych pokoleń. Natomiast w Afryce subsaharyjskiej lub czarnej Afryce wynosi 5 żywych urodzeń dzieci na kobietę. Afryka pozostaje więc kontynentem młodym, mimo iż tu wraz z urbanizacją przeciętna ilość dzieci maleje. Zresztą maleje ona wszędzie za wyjątkiem Europy, która już od dawna jako całość, gdzieś od lat 70. ma wskaźnik niższy niż zastępowalność pokoleń i dzietność wynosi w niej w ostatnich latach 1/1 do 1/6 dziecka na kobietę. Ostatni powolny wzrost wskaźnik dzietności wynika zarówno z coraz to wyższych zasiłków rodzinnych, jak i w dużej mierze z napływu populacji o wyższej rozrodczości niż Europa, przede wszystkim z krajów Bliskiego Wschodu i właśnie z Afryki. W Polsce od 2015 roku liczba urodzeń w warunkach Cateris Paribus może spaść ze średniego poziomu 400 tysięcy rocznie do nawet poniżej 300 tysięcy w okolicach roku 2030, jak to zakładają prognozy GUS.
Liczba zgonów ma się natomiast zwiększyć z obecnych 380 tysięcy do 430-450 tysięcy około 2025 i 2030 z racji wymierania populacji z powojennego boomu urodzeń z lat 48-59. Będzie to oznaczać solidną nadwyżkę zgonów, taką jak obecnie jest na Ukrainie, a do niedawna była także w Rosji. Wyjście nie przyjmować mało płodnych Ukraińców czy Białorusinów, nawet nie populację z Bliskiego Wschodu, ale przede wszystkim Afrykańczyków, najlepiej urodzonych w latach 2000-2005, kiedy notowano najmniejszą liczbę urodzeń w Polsce. Ale ilu ich przyjąć? I tutaj jest propozycja, ile do jakiego województwa przyjąć imigrantów z Afryki. Kujawsko-Pomorskie to województwo dosyć dobrze radzi sobie demograficznie, jednak wschód województwa się wyludnia. Należy obsadzić więc w największym stopniu procentowo Afrykańczykami powiaty położone na wschód od Wisły, czyli te, które leżą na ziemi dobrzyńskiej, a także wyludniające się Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, w mniejszym stopniu Toruń. W skali województwa imigracja może dotyczyć 50 tysięcy osób z Afryki. Lubelskie. Zagrożone demograficznie jest całe województwo z wyjątkiem okolic Lublina i częściowo Puław. A zatem na całym jego terenie należy rozlokować poszczególne rodziny afrykańskie, jak w akcji Wisła Ukraińców, a w szczególności powiaty graniczące z Ukrainą, które najbardziej się wyludniają, jak Lublin, w skali województwa sprowadzić można około 60 tysięcy imigrantów. Lubuskie. Województwo ma dość dobre proporcje narodzin do zgonów, ale trzeba chronić miasta Zieloną Górę i Gorzów przed ucieczką mieszkańców na tereny wiejskie. Także obszary najsłabiej zaludnione, powiat strzelecki, krośnieński, żagański, zarski, trzeba objąć akcję osiedlańczą. W skali województwa można sprowadzić 30 tysięcy ludzi. Łódzkie. Województwo z dużą nadwyżką zgonów nad urodzeniami, a w szczególności Łódź. W skali województwa należy sprowadzić co najmniej 100 tysięcy imigrantów z Afryki, z czego 50 tysięcy do samej Łodzi. Małopolskie. Wciąż młode demograficznie, a Kraków wciąż przyciąga wielu z całej Polski. Jednak i tu struktura populacji będzie się gwałtownie starzeć. Odmłodzić imigrantami należy przede wszystkim powiaty zachodnie, przemysłowe, takie jak Chrzanowski i Olkuski, a także północne, rolnicze powiaty Proszowicki i Miechowicki. W skali województwa wystarczy zapewne 40 tysięcy imigrantów. Mazowieckie. Warszawa i okolice przyciągają wielu ludzi z Polski. Okolice Warszawy nie potrzebują imigrantów, ale sama Warszawa owszem, z uwagi na ucieczkę wielu na przedmieścia. W samej Warszawie potrzeba co najmniej 50 tysięcy imigrantów. Drugie, 50 tysięcy należy rozprowadzić w wyludniających się okolicach Radomia, Ostrołęki czy Ciechanowca. Tak więc na całe województwo będzie przypadać 100 tysięcy imigrantów. Opolskie. Znaczna przewaga zgonów oraz emigracja do Niemiec nakazują przeprowadzić akcję osiedlańczą przede wszystkim w tradycyjnych śląskich powiatach wschodniej części województwa oraz w samym Opolu, choć i w zachodniej części województwa nie obejdzie się bez imigrantów. Opolskie potrzebuje około 70 tysięcy imigrantów, co uczyni ten region najbardziej imigracyjnym w Polsce, 7% populacji województwa. Podkarpackie. Wciąż duża przewaga urodzeń, ale malejąca oraz liczne wyjazdy za granicę przy niższym niż średni w kraju wskaźniku dzietności. Podkarpacie nie obędzie się bez płodnych obcokrajowców. Wprawdzie okolice Rzeszowa i sam Rzeszów mają się dobrze, ale konieczna będzie akcja osiedleńcza w okolicach Tarnobrzega i Stalowej Woli oraz całe południe, słabo zaludnione, Beskid, Nisk i Bieszczady i wschód, Pogórze Przemyskie, Przemyśl, powiat lubaczowski, potrzeba tu około 50 tysięcy imigrantów. Ten artykuł, milion imigrantów z Afryki, drodzy Państwo, pomoc polskiej demografii, kiedy ja to czytam, staje mi przed oczami generalny plan wschodni przygotowany dla Polski przez nazistów, przez hitlerowców, przez Hitlera i Himmlera, żeby do Polski przesiedlić Niemców, na przykład na Zamojszczyźnie, gdzie Polaków wysiedlano przymusowo, a sprowadzano Volksdeutschów i Niemców. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia w naszym kraju z akcją ekonomicznej depopulacji. Zamiast dla Polaków stworzyć warunki, dla nas stworzyć warunki w kraju, żebyśmy mogli po skończeniu wyższych uczelni, po skończeniu szkół mieć pracę, zakładać rodziny, mieć tanie mieszkania, to oni chcą za pieniądze reszty populacji Polaków, sfinansować mieszkania, zasiłki, ubrania, pomoc socjalną dla miliona murzynów w Polsce.
i powiedzieć, że murzyni się lepiej rozmnażają, to dlatego ich sprowadzimy do Polski. Drodzy Państwo, murzyni w Afryce nie mają ZUS-u, nie mają KRUS-u, nie mają podatków, mieszkają w lepiarkach, nie płacą VAT-u za ogrzewanie w zimie, bo zimy nie ma i mają lepsze warunki prokreacji. Natomiast my w Polsce nie mamy pracy i nie mamy możliwości jako młode pokolenie zaczynać tego wieku rozrodczego, kiedy wchodzi się w życie, rok 24, 28 dla mężczyzny, żeby założyć rodzinę. Jak może założyć rodzinę, jak nie ma pracy? A jak może być praca, skoro rząd w Warszawie likwiduje na zlecenie z zagranicy, z zachodu właśnie, stocznie na przykład w Gdańsku 20 tysięcy pracowników, stocznie w Szczecinie 20 tysięcy pracowników, likwiduje cukrownię w Łapach 700 pracowników, cukrownię w Lublinie 1000 pracowników, w skali całego kraju rządy Masowieckiego, Wałęsy, Gieremka, Kuronia, Michnika, Suchockiej, Kwaśniewskiego, Millera w skali kraju likwidują miliony miejsc pracy. W Polsce od 1989 roku zlikwidowano 10 milionów miejsc pracy. I to jest przyczyną, że młodzi Polacy nie mogą zakładać rodzin w tym okresie, kiedy biologicznie są przeznaczeni do prokreacji. I na przykład w tym generalnym planie wschodnim Himmlera dla Polski nakazywano promocję w Polsce homoseksualizmu, promocję w Polsce aborcji, tabletki wczesnoporodne dla Polek. To wszystko było promowane, drodzy Państwo, w czasach okupacji hitlerowskiej w Polsce. I dzisiaj proszę zwrócić uwagę, jaką mamy politykę władz w Warszawie. Przecież oni promują politykę antydemograficzną, antyprokreacyjną. Czyli prowadzą akcję ludobójstwa naszego narodu. I mogą być zmuszeni do kolonizacji naszego kraju przez murzynów. Czyli to jest negroidalizacja Polski. To jest, drodzy Państwo, po prostu zmuszenie w sposób gospodarczy do zniszczenia naszej populacji. Proszę zwrócić uwagę, jak na przykład w Strefie Gazy Izrael zmusza Palestyńczyków do ucieczki na przykład do Egiptu czy do Jordanii. Przez obniżenie standardu życia w Strefie Gazy. Nie dostarcza wymaganej ilości wody, odpowiedniej ilości prądu, odpowiedniej ilości żywności, prowadzi określoną politykę zatrudnienia, czy tej pracy nie ma w Strefie Gazy i powoduje to, że Palestyńczycy są zmuszeni przymusowo wyjeżdżać ze swego kraju. I ja, drodzy Państwo, wskazuję, że rząd w Warszawie prowadzi politykę w stosunku do naszego narodu polskiego, politykę po prostu depopulacji, mówiąc łagodnie, tak? A tak naprawdę to jest polityka ludobójstwa, skoro oni chcą Polaków zastąpić murzynami. To czy nie lepiej sprowadzić z zagranicy, z Anglii, z Belgii, z Holandii, z Francji, z Niemiec, sprowadzić 3 miliony Polaków, dać im za darmo w Polsce mieszkania, dać im miejsca pracy, sfinansować powstanie w Polsce przedsiębiorstw, które będą produkować buty, garnitury, ubrania. Niech rząd da na to pieniądze. Niech stworzy polskie banki. Niech powtórzy politykę Gierka. Niech powtórzy politykę przedwojennego ministra finansów Kwiatkowskiego, który budował przecież port w Gdyni, tak? Który budował centralny okręg przemysłowy. I to były wszystko przedsiębiorstwa państwowe. Przedsiębiorstwo państwowe, drodzy Państwo, wbrew pozorom nie może zbankrutować, bo jest przedsiębiorstwem państwowym.
I żeby doprowadzić je do bankructwa, to trzeba je przekształcić w spółkę Skarbu Państwa, która wtedy funkcjonuje na zasadach spółki handlowej. Wielu ludzi w Polsce daje się nabrać na fałszywe informacje niesprawdzone, że wszystko, co jest państwowe, jest złe i bankrutuje. Otóż wszystko bankrutuje, co jest państwowe, kiedy jest przekształcone w spółki handlowe, bo wtedy już nie funkcjonuje na zasadach firmy państwowej. Jeżeli firma Lasy Państwowe zostanie przekształcona w spółkę Skarbu Państwa, czyli spółkę funkcjonującą na zasadach spółki handlowej, to też Lasy Państwowe, które w tej chwili dostarczają dla Skarbu Państwa podatków, wpływów, przekształcone w spółkę Skarbu Państwa funkcjonującą na zasadach spółki prawa handlowego, mogą zostać doprowadzone do bankructwa. Ja apeluję, żeby w Polsce tworzyć warunki gospodarcze, ekonomiczne, politykę prorodzinną przez tworzenie miejsc pracy, przez dawanie możliwości zatrudnienia, dawanie młodym ludziom na preferencyjnych warunkach mieszkań, zniesienie VAT-u za energię elektryczną i za gaz na okres przynajmniej zimowy, kiedy te wydatki są największe dla mieszkańców Polski, żeby mieszkańcy Polski, drodzy Państwo, mogli mieć więcej dzieci, żeby byli w stanie funkcjonować. Bo to jest tak jak z ekosystemem. Wtedy w lesie jest najwięcej wilków, kiedy jest najwięcej zajęcy, saren, kiedy te wilki mają się czym pożywić. Tak samo w społeczeństwie jest więcej dzieci, kiedy to społeczeństwo ma więcej pieniędzy, kiedy w tym społeczeństwie jest praca, kiedy jest dobrobyt. Albo kiedy społeczeństwo jest na bardzo niskim, prymitywnym szczeblu rozwoju. Społeczeństwa w Afryce są na niskim szczeblu rozwoju kulturalnego, dlatego robią na siłę dzieci, i dlatego duża część tych dzieci po prostu umiera. A u nas, żeby zapobiec zwiększeniu się liczby dzieci, to prowadzi się politykę antykoncepcyjną, politykę aborcji i to wszystko się promuje wśród społeczeństwa w ten sposób, jak to robiono w czasie okupacji, kiedy niemieckie plany depopulacji Polski też zakładały antykoncepcję, aborcję. Jeżeli, drodzy Państwo, ja znajduję w internecie artykuł 500 000 dzieci głodnych w Polsce, chodzą głodne, nie mają książek, nowych ubrań, nie jeżdżą na wakacje. Wbrew pozorom nie chodzi tu o dzieci z Afryki czy z krajów trzeciego świata. Okazuje się bowiem, że tak wygląda życie niemal 1,5 miliona polskich dzieci. Biedy w Polsce nie brakuje, ale to właśnie dzieci najbardziej cierpią z powodu niedostatku. Najczęściej dotyczy to wielodzietnych. Takie wnioski płyną z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. Warunki życia rodzin w Polsce donosi Rzeczypospolita. Z danych, że ponad 500 000 dzieci nie dojada, bo ich rodziców zwyczajnie nie stać, by zapewnić im codziennie syty obiad, nie wspominając o warzywach. Blisko 450 tysięcy dzieci z samego powodu nie ma wszystkich podręczników, z tego samego powodu nie ma wszystkich podręczników do szkoły. Bieda odbija się poważnie także na zdrowiu młodego pokolenia. Okazuje się, że z powodu biedy 530 tysięcy dzieci nie chodzi do specjalistów, a blisko 600 tysięcy do dentysty. Ostatnie dane Fundacji Wiewiórki Julii mówią, że blisko 90% dzieci w wieku od 5 do 15 lat ma próchnicę. GUS zauważa także, że co trzecia rodzina ma problem z wysłaniem raz w roku dzieci na tygodniowy turnus, a co do 11 nie stać na organizację dzieciom imprezy urodzinowej. Generalnie na 8,9 miliona dzieci w wieku od 0 do 24 lat na utrzymaniu w niedostatku lub biedzie żyje 1,4 miliona. Co trzecie dziecko rodzi się w biedzie i korzysta z becikowego przeznaczonego dla niezamożnych rodziców. Bieda jest dotkliwa, zwłaszcza w małych miejscowościach. Tam nie ma jak na wsi możliwości skorzystania z naturalnych środków ratunkowych, takich jak własne produkty rolne. W
Wszystko trzeba kupić, mówi Katarzyna Duszkowska, Małysz. Drodzy Państwo, ja uważam, że powinniśmy się zająć własnym krajem, własną biedą, imigracją Polaków, a nie imigracją Murzynów. Powiedzieć nie islamizacji Europy, powiedzieć nie negro i daizacji Europy, bo to jest skandal, że młode pokolenie w Polsce jest niedożywione. To jest skandal. Skandalem jest to, że jesteśmy odcięci od informacji. Polskie stacje telewizyjne, polskie kanały telewizyjne są w ręku obcego kapitału. Społeczeństwo jest niedoinformowane. Możecie mieć niedługo sąsiadów z Afryki i powiedzą dla was, że to jest rasizm, że to jest nie wiadomo co, jeżeli się na to nie zgodzicie i będziecie jeszcze musieli za to zapłacić. Nasz kraj był wielokrotnie kolonizowany, niszczony. Wielokrotnie tutaj obce narodowości, obce rasy osiedlały się w celu zawładnięcia naszą ziemią. Ostatnia wojna, II wojna światowa, to był okres sprowadzania niemieckich kolonistów do Polski. Polaków wysiedlano przymusowo i ekonomicznie z Wielkopolski, z Zamojszczyzny i sprowadzano tam Volksdeutschów. Dzisiaj robi się to ekonomicznie, stwarzając warunki ekonomiczne w kraju, żeby ludność nie mogła mieć dużo dzieci, żeby nie miała stałej pracy, bo największy ten okres rozwojowy młodego pokolenia to jest między 24 a 28, 28 rokiem życia, żeby założyć rodzinę i mieć dzieci. I w tym czasie właśnie się stwarza te warunki, że młode pokolenie po prostu no nie ma tej pracy, tak? Tutaj trzeba skierować pieniądze, tutaj trzeba skierować środki, pobudować zakłady pracy, a nie budować domy dla Murzynów w Polsce, kupować im żywność, dawać im zasiłki, kupować im książki, biegać z grzechotką i ich w Polsce niańczyć, bo tak naprawdę to my możemy sprowadzić z całego świata, ale Polska jest mała i takiej ilości przestrzeni życiowej nie ma. Jeżeli ktoś chce sprowadzać jakichś imigrantów, to niech sprowadzają ich do Stanów Zjednoczonych, tam jest wysoki poziom życia. Do Australii są ogromne przestrzenie, jest wysoki poziom życia, a nie do małej, biednej Polski. Jeżeli PO, PSL, SLD będą prowadziły politykę kolonizacji naszego kraju przez obce prymitywne narodowości, to będziemy musieli ten rząd po prostu albo demokratycznie, albo wariant uliczny usunąć, dlatego że nie możemy powtarzać błędów historii, żeby nasz kraj był kolonizowany po prostu przez obcych. Taka jest prawda, drodzy Państwo. Nie można doprowadzić do tego, żeby spowodować problemy wędrówki ludów w Europie. Musimy zapobiec powtarzaniu błędów Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji. Nie możemy powtarzać błędów innych krajów, bo mamy dobry przykład na tych krajach, że to jest po prostu błędna droga multikulti. Mistrzami polityki multikulti to są takie postacie historyczne, które w Europie są potępiane, jak Hitler, który przewoził Francuzów do Niemiec do pracy, Polaków do Niemiec do pracy, Rosjan do Niemiec do pracy, Ukraińców do Niemiec, Ukraińców do Grecji, na Bałkany, żeby tam pilnowali w ramach oddziałów Wehrmachtu czy SS porządku
który też robił przesiedlenia, robił multikulti. I teraz strona lewicowa, Stalin przesiedlał Tatarów, przesiedlał Czeczenów, całe narody przesiedlał z ich rodzimych terytoriów, rodzimej ziemi w różne regiony Związku Radzieckiego, żeby te narody rozczłonkować i zniszczyć. Tak więc, drodzy Państwo, nie możemy popierać polityki, która dla nas Polaków kojarzy się z Hitlerem, kojarzy się ze Stalinem, kojarzy się z przesiedleniami naszego narodu. My też byliśmy przesiedlani przez Stalina na Syberię, 1,5 miliona Polaków zostało przesiedlonych. Przez Hitlera byliśmy przesiedlani, wysiedlano Polaków ze Śląska, wysiedlano z Wielkopolski, wysiedlano z Pomorza. I teraz nasz wysiedla się z Polski znowu, tylko w inny sposób. Prowadząc politykę wykupu przez Zachód polskich państwowych przedsiębiorstw, zamykania tych przedsiębiorstw i robienia bezrobocia na siłę. I na to jest zgoda rządu warszawskiego. Nie możemy tego popierać. Nie możemy popierać PO, PSL, SLD, drodzy Państwo. W tych wyborach prawdopodobnie będziemy musieli poprzeć pana Pawła Kukiza, który chce stworzyć okręgi jednomandatowe, dzięki którym będzie możliwa polityka wybierania posłów, którzy nie będą korumpowani przez oligarchów partyjnych, bo oligarchowie partyjni to są marionetki w ręku zagranicznych korporacji, zagranicznych służb tajnych, czyli specjalnych wywiadu obcych państw. I to wszystko decyduje, jaką politykę gospodarczą mamy w Polsce i potem nam się mówi, że my Polacy wymieramy. Nieprawda. Nam się stwarza warunki gospodarcze, żebyśmy nie byli w stanie zakładać rodzin. I ja temu mówię stanowczo nie.